Witam Was bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku przygotowałem dla Was zagadkę z dziesięcioma czerwonymi taboretami i kwadratowym pokojem. Mianowicie należy rozmieścić wszystkie 10 taboretów pod ścianami w kwadratowym pokoju, aby pod każdą ścianą stała taka sama liczba taboretów. Przykładowo, gdybyśmy mieli 8 taboretów, to bardzo łatwo byłoby je rozstawić wszystkie pod ścianami w ten sposób, że pod każdą ścianą stałyby dwa taborety. Jak to zrobić z dziesięcioma taboretami? Spróbujcie się samodzielnie, chwilę zastanowić nad tą zagadką, a ja za chwilę podam wskazówkę, a następnie rozwiązanie. Wskazówka do tej zagadki jest taka, aby spróbować ustawiać taborety w rogach pokoju. W ten sposób jeden taboret stoi jednocześnie pod dwiema ścianami. Wiedząc już o tej wskazówce, spróbujcie teraz samodzielnie się zastanowić, jeżeli jeszcze nie wymyśliliście rozwiązania, a ja za chwilę już podam pełne rozwiązanie. No to podaję już pełne rozwiązanie. Skoro musimy 10 taboretów rozmieścić pod czterema ścianami, to na dwie ściany przypada nam 5 taboretów. Weźmy sobie zatem te dwie ściany, pod którymi już ustawiliśmy jeden taboret i spróbujmy jeszcze dodać 4 taborety, aby łącznie wykorzystać 5 taboretów na te ściany i aby stało pod nimi tyle samo taboretów. Oczywiście bardzo łatwo dostawiamy po dwa taborety pod Obiema tymi ścianami wykorzystaliśmy łącznie 5 taboretów i pod tą ścianą stoją 3 i pod tą ścianą stoją 3. Żeby wykorzystać wszystkie 10 taboretów i pokryć wszystkie 4 ściany, to dla tych dwóch ścian robimy analogiczną, symetryczną sytuację. Wykorzystaliśmy łącznie 10 taboretów, pod każdą ścianą stoją 3 taborety, czyli spełniliśmy warunek naszego zadania. Tak samo dla ośmiu taboretów mogliśmy wykorzystać rogi, wtedy układ wyglądałby inaczej, nie mielibyśmy dwóch taboretów pod każdą ścianą, tylko trzy taborety pod każdą ścianą. Tutaj też wykorzystaliśmy 8 taboretów, widzicie, że otrzymaliśmy też układ spełniający warunki naszego zadania, a jest to inne rozwiązanie. Dla 10 taboretów bez wykorzystania rogów jest to niemożliwe, czyli trzeba zastosować taką małą sztuczkę, aby spełnić warunek. No i takie mamy pełne rozwiązanie tej zagadki. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i do usłyszenia.